Paweł Bajeński, wieloletni działacz Kościoła Chrystusowego, wieloletni zastępca pastora Warszawskiego Zboru Kościoła Chrystusowego, był represjonowany przez komunistów, przez 7 miesięcy siedział w areszcie śledczym, był rozpracowywany wielokrotnie, traktowany był przez bezpiekę jako reakcyjny kler. Urząd do Spraw Wyznań uznał, że nie jest człowiekiem godnym zaufania i należy robić wszystko, aby nie odgrywał w Kościele żadnej roli. Należy robić wszystko, aby nie wszedł do kierownictwa Kościoła. Otóż ten człowiek na skutek zbiegu okoliczności, na skutek zbyt daleko idących i błędnych podejrzeń, bywał i nadal jest podejrzewany, że był współpracownikiem komunistycznych władz. Podejrzewano, że współpracował z bezpieką. Podejrzewano, że był tajnym współpracownikiem bezpieki. Te podejrzenia są powtarzane po dziś dzień przez pewnych nieodpowiedzialnych dziennikarzy, przez pewnych nieodpowiedzialnych publicystów, którzy nie badali archiwów państwowych, którzy nie sprawdzali, co jest w archiwach IPN-u, a jednak oni wiedzą najlepiej, wydaje im się, że wiedzą najlepiej, i oni rozpowszechniają nieprawdziwe informacje o tym człowieku. Paweł Bajeński był raczej miękkim człowiekiem. To nie był typ wojownika. Nigdy nie wzywał swoich współwyznawców do buntu wobec władzy. Nigdy nie wzywał do jakiejkolwiek formy okazywania sprzeciwu wobec władzy. Zachęcał raczej do postawy uległej. Zachęcał do posłuszeństwa wobec władz, bo tak nakazuje Biblia, tak to uzasadniał. Jednocześnie, z drugiej strony, zachęcał Amerykanów do tego, aby udzielali Polsce pomocy materialnej, bo w ten sposób, jego zdaniem, przyspieszą upadek komunizmu. Komuniści zauważyli, że jego stosunek do władzy jest nieco dwulicowy. Z jednej strony deklarował wobec władzy uległość, z jednej strony chwalił władzę za wielką wolność religijną, z drugiej natomiast strony jego kontakty z Amerykanami były dla władzy wysoce podejrzane. We wrześniu 1960 roku Bajeński został wezwany do Departamentu 4 MSW przez kapitana Władysława Setla. Setla miał wyjątkowo wrogi stosunek do ewangelikalnych protestantów, podejrzewał ich o różne niestworzone rzeczy. Przede wszystkim podejrzewał ich o działalność antykomunistyczną. Bajeński pytany był o kontakty zagraniczne, o przyjazdy Amerykanów, o działalność Secewicza i Winnika. Bajeński powiedział wtedy m.in. taką zabawną rzecz, że w tej chwili w Polsce jest wielka wolność religijna. Wolność ta jest tak olbrzymia, że nawet Amerykanie przyjeżdżający do Polski stwierdzają, że w ich własnym kraju nie ma tak wielkiej wolności, jaka jest w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. W trakcie rozmowy bronił swoich współwyznawców, twierdził, że popierają rząd, że popierają socjalizm, że nikt nie walczy z socjalizmem, że w Polsce jest wielka wolność i wszyscy są z tego zadowoleni. Setla po tej rozmowie odniósł wrażenie, że Bajeński nie jest wobec niego szczery, jednak nie przyszło mu do głowy, że owa nieszczerość wynika stąd, że po prostu broni swojego kościoła, broni swoich współwyznawców. Setla podejrzewał, że Bajeński dlatego nie chce mówić wszystkiego o działalności swego kościoła i swoich współwyznawców, bo przy okazji musiałby ujawnić o swoich własnych grzechach z nie tak dalekiej przeszłości. Takie miał podejrzenia Setla. Rzeczywistość jednak wyglądała nieco inaczej. Ale cofnijmy się do lat 40. W końcu lat 40. Bajeński był rozpracowywany przez bezpiekę. Podejrzewano go o działalność szpiegowską.
Dla rozpracowywania Bańskiego wykorzystywano czterech informatorów. Byli to Sokół, Janek, Gorczyca, Zbigniew. Gorczyca pochodził spoza środowiska i przedstawiał Bańskiego w negatywny sposób. Zbigniew pochodził z pokrewnego środowiska. Zbigniew przedstawiał Bańskiego w pozytywny sposób, ale z tego właśnie powodu Bezpieka nie ufała Zbigniewowi. W tamtych czasach Bezpieka wierzyła przede wszystkim tym donosom, które ukazywały osoby rozpracowywane w negatywnym świetle. Im gorszy donos, tym bardziej wiarygodny dla wielu bezpieczniaków. Latem 1949 roku jakiś nieodpowiedzialny informator doniósł dla ubeków, że Paweł Bański to bojaźliwy człowiek i o cokolwiek władza go zapyta, to on dla tej władzy wszystko powie. No, takie coś takiego, to jest bardzo nieodpowiedzialne. To jest jak zaproszenie dla kata. We wrześniu 1950 roku został aresztowany, podobnie jak i 200 innych ewangelikalnych działaczy. W areszcie przesiedział tylko 5 tygodni, po czym został przewieziony do szpitala. W szpitalu spędził 4 razy dłużej czasu niż w areszcie. Zwolniony został w marcu 1951 roku. Przewieziony został do szpitala ze względu na słaby stan zdrowia i zachodziła obawa, że może dojść do przypadku śmiertelnego. Komuniści bali się, że dostarczą wierzącym męczennika. Być może ten właśnie przypadek uratował go przed torturami. Nigdy nie wiadomo, jaka jest wytrzymałość człowieka. Być może to uratowało go przed zeznaniami, które by kogokolwiek mogły obciążyć. Pomysł zwerbowania Pawła Bańskiego jako informatora powstał w roku 1957, a dokładniej 1 lutego 1957 roku. Pomysłodawcą był podporucznik Jabłoński, oficer operacyjny Wydziału 5 Departamentu 3 MSW. Werbunek nie doszedł do skutku. Być może zwierzchnicy podporucznika Jabłońskiego nie zaaprobowali tego pomysłu. Na wskutek powierzchownych i nierzetelnych badań archiwów państwowych, a następnie w wyniku nieodpowiedzialnych dziennikarskich nadinterpretacji, rozpowszechnił się pogląd, jakoby Paweł Bański po wyjściu na wolność poszedł na daleko idącą współpracę z Bezpieką, że na polecenie komunistycznej władzy zaangażował się w dzieło poszerzenia Zjednoczonego Kościoła Ewangelicznego. Niektórzy posunęli się nawet i do takich absurdów, że przyczynił się do powstania Zjednoczonego Kościoła Ewangelicznego. Należy tu przypomnieć, że Bański jeszcze w roku 1938 współpracował z Krakiewiczem. Chyba nikt rozsądny nie powie, że robił to na polecenie Bezpieki, komunistycznej Bezpieki. Również w okresie okupacji współpracował z Krakiewiczem i wspólnie działali w Zjednoczonym Kościele. Po wyzwoleniu, po II wojnie światowej, Bański wraz z Krakiewiczem działali w polskim kościele ewangelicznych chrześcijan baptystów. Kościół ten wkrótce się rozpadł, a w 1947 roku powstał Zjednoczony Kościół Ewangeliczny. Bański początkowo do tego kościoła nie należał. Przystąpił do tego kościoła dopiero w roku 1953. Bański był po prostu zwolennikiem współpracy pokrewnych sobie ugrupowań ewangelikalnych i bynajmniej nie był jedynym działaczem ewangelikalnym, który był zwolennikiem takiej współpracy. Na przykład Bolesław Winnik
W liście do Maksymowicza z roku 1948 napisał, że jest zwolennikiem współpracy i to daleko idącej. Maksymowicz był zwolennikiem takiej współpracy. Waszkiewicz i szereg innych działaczy popierało taką współpracę jeszcze zanim doszło do aresztowań roku 1950. Aresztowania nie miały wpływu na ich poglądy w tej kwestii. Nie ma też dowodów, aby Paweł Bajeński kiedykolwiek został zarejestrowany jako tajny współpracownik bezpieki. Z zapisów ewidencyjnych wynika tylko tyle, że był traktowany jako kontakt poufny. I na to akurat nie miał żadnego wpływu. To bezpieka decydowała o tym, kogo traktuje jako kontakt poufny, a kogo nie. Kontakt poufny nie miał pseudonimu. Kontakt poufny nie wiedział o tym, jaki jest jego status wobec bezpieki. Był po prostu od czasu do czasu wzywany na rozmowę i albo się stawiał, albo się nie stawiał. Bajeński oczywiście należał do tych, którzy stawiali się na takie wezwania. I miał takie wezwania w roku 1960 i 1961. W zapisach ewidencyjnych bezpieki dopiero w roku 1976 został wyeliminowany jego kontakt poufny, czyli 5 lat po jego śmierci. Skoro 5 lat po jego śmierci, to oznacza, że nie był wzywany na rozmowę. Ale miał swoje wady. Przez wiele lat rywalizował z Sacewiczem. Natomiast z przyczyn, które trudno nam dziś zrozumieć, współpracował z Krakiewiczem i z Krakiewiczem zaczął współpracować jeszcze w roku 1938. Dziś, jak wiadomo, Sacewicz, Jerzy Sacewicz, był bohaterem polskiego ewangelikalizmu, natomiast Krakiewicz to jego niemal dokładne przeciwieństwo. To antybohater, to człowiek, którego można się tylko wstydzić. Więc Bajeński współpracował z niewłaściwą osobą. Więc nie zawsze umiał dobierać sobie właściwych przyjaciół. Mało tego, zanadto ufał Krakiewiczowi. Zwierzał mu się z różnych rzeczy, a Krakiewicz następnie przekazywał te informacje dla bezpieki. W licznych doniesieniach agenturalnych Krakiewiczach powtarza się sformułowanie: rozmawiałam z Bajeńskim, Bajeński mnie poinformował, Bajeński powiedział. Bajeński to było wręcz podstawowe źródło Krakiewicza. Również i żona Bańskiego. I znaczna część doniesień agenturalnych Krakiewicza opierała się na tym, co zasłyszał, na tym, czego się dowiedział od Bańskiego. I dlatego w taki sposób powstały podejrzenia względem osoby Bańskiego. No bo wiele osób wiedziało, że o danych informacjach, o danej sprawie Bajeński wiedział, a tutaj nagle ta informacja dociera do władz. Nagle władze wiedzą o tym. No i ludzie podejrzewali Bajeńskiego. Te podejrzenia wobec Bajeńskiego były rozpowszechnione zarówno w środowisku Kościoła Chrystusowego, jak i baptystów oraz zielonoświątkowców. W tych trzech ugrupowaniach ewangelikalnych rozpowszechniła się taka opinia. Natomiast to, co można przeczytać w rozmaitych publikacjach, które pojawiły się po roku 2004, to nie wynika z żadnego badania archiwów państwowych. To jest dalszy ciąg owych plotek, owych podejrzeń, które istniały, które kursowały, które były przekazywane z ust do ust i które po dziś dzień jeszcze funkcjonują
polskim środowisku ewangelikalnym. Więc to nie archiwa o tym świadczą. To są tylko plotki i podejrzenia. Niemniej te plotki ciągle mają swoich zwolenników.